witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Gra coraz bardziej mnie wciąga, więc coraz fajniej mi się w nią gra, aczkolwiek poziom trudności z każdym pomieszczeniem rośnie. Kurde, jaki fajny ten, czy nie wiem, czy fajne takie opóźnienie na szybie. Nie wiem, czy to specjalnie, czy niespecjalnie, ale otwierajmy. Czas się przygotować na nową walkę. Kurde, to jakiś ocean? Co oni to zrobili? Kurczę, ciemno tu. Nie podoba mi się to. Człowieku, tobie się nie podoba? A co ja mam powiedzieć? Aha, bo to jest ta łódź podwodna jakaś. Kurde. Mieli fantazję. Zobaczmy. Widzę, że matka jest wrażliwa na ogień i te sprawy. Na ogień? A na prąd? A prąd nie? Odporny na prąd, no proszę bardzo. Dobrze wiedzieć. A może kałacha wezmę? Jejuj, te bronie nie przeładowane. Dobra, czyli tak. To zasadniczo można. Kurde. Jestem przyzwyczajony, że góra dół to się broń wymienia. A ja w tym wypadku zmieniam te dwie dodatkowe umiejętności. Ciekawe, czy to. Ha, właśnie tak pomyślałem, że tu napocznie walkę. O czemu by i nie? Siemano, siemano. Albo i nie siemano. Kurde. Oni wszystkich wstrzesili. dobra. Bierzemy się zatem za kałacha i szukamy czegoś. Wypad. Kurde. Może se załączę. To se załączę? Chciałem, kurde, idź się ode mnie. Nic nie widzę. No faktycznie ciemno jak gdzieś. Koleś, to taki samotny jesteś. W sumie mogę ich porazić, nie? Dobre, to wybucha to porażenie teraz, zapomniałem o tym. I jak tam sytuacja panowana na froncie wschodnim? Jak wybuchnie? Nie wybuchł. Aha, tu jeszcze kolega z krzesza. Muzyka jeszcze jest głośna, więc pewnie akcja się tli. Dobra, tu jeszcze chyba. Mogłoby się światło zapalić. Już spokój, cisza. A w sumie nie było tak źle. Trochę spanikowałem. W sumie to nie wiem, czy jakbym te ciała porozwalał, to oni by ten... ich nie powskrzeszali. Rozbierajmy fanty. Ale fajnie ta grupa przeciwników, że tak powiem, wyleciała w powietrze. Zasługa rozwinięcia pewnie zdolności prądowych. To co to jest, baza na Księżycu? Czy pod wodą? To raczej pod wodą jest. Tam mamy skrzyneczkę, to nam się wyjście chyba otworzyło. Dobra, zaraz to kliknę, tylko na razie pozbieram fanty, bo to ważniejsze. Wow! Diagram odblokowany, działko elektromagnetyczne. Proszę bardzo. Fajnie właśnie jest to tak wyważone, że w tej grze, że co chwila coś nowego się nam odkrywa. Dobra, wciskajmy, co to jest.
eksperymentalny podwodny kompleks badawczo-rozwojowy Czołomieja. Badania prowadzi w nim 1500 naukowców. Kurde, jakby to zrobić jakiegoś DLC-ka i to takich baz się przynosiło. Kompleks Neptun to podwodne miasto, które od 1944 roku znajduje się na dnie jeziora Lasu. Kompleks jest także jedyną w swoim rodzaju placówką naukową, w której prowadzi się badania przede wszystkim nad specjalnymi roślinami wodnymi wykorzystywanymi w produkcji polimerów. Inżynierowie z całego świata byli pod takim wrażeniem budowy kompleksu oraz bezprecedensowej precyzji projektu, że w 1954 roku międzynarodowi inwestorzy zamówili u radzieckich specjalistów podwodne miasto u wybrzeży Islandii. U wybrzeży Islandii, tam gdzie ten aktywność wulkaniczna. O, to nawet mam napisane po rosyjsku Czołomi. Dokładnie. Podwodny mir. Dobra, czyli co? A ja mogę coś z wami zrobić? Kurde. Kolega co zrobi? Może ona by ten fajnie tych ludzi posprzątały. Dopóki żyli oczywiście. Ej. Dobra, bo się bawię znowu. A co tu? A to idziemy dalej. Biomateriały. A, muszę z tą zagadać z tą, co wycieczkę oprowadzała. Tu się otworzy coś? W sumie ona chyba na samej górze gdzieś leżała. Poszedłem z nią zagadać. Może to ona? Wróciłeś, młody człowieku! Znalazłeś może moją wycieczkę? Ale oczywiście. Aha. Serio? Jeszcze kogoś nie znalazłem? Tak, ale nie całą. Dam znać, kiedy znajdę pozostałych. Kurde, jaka lipa. Już myślałem, że wszystkich mam. Jaki żal, jak to mówią. Oho, jakieś te skaczące działo. Dobra, grunt, że sejwik jest. Ale taki trochę ten smutek, że nie ma tu skrzyń, kurde. Dobra, tak w każdym odcinku zajrzę, czy mogę coś się rozwinąć. W sumie są te bronie już jakieś? Działko elektromagnetyczne. Zrobić nie mogę, ale... Jakiś opis? Halo? Aha, i to pokazuje z czego co wypada. Kurde, nie wiem, 15 odcinek ja dopiero ten zajarzyłem. Rzadkie z tych... Ja z tym takim... A, walczyłem, dobra, bo to takie działko jest... Tego nie kojarzę jeszcze. Trochę taki spoilerek jest, co nas czeka. Z tym nie pamiętam. Tego rozwalałem, on nie atakuje. Tego nie kojarzę. To jest ten starczą, to jest Adolf, jak ja go nazywam. Z tym walczyłem, ale to jest taki koleś typu... mini boss. Chyba, że później to już nie będzie boss. A to z czego wypada? To jakaś pszczółka. No dobra. Nie interery się, czyli tak. Mogę coś kawacha ulepszyć, bo to fajna broń się okazuje. Że jest kolba. Kolbę możemy ulepszyć. Mniejsza odrzut. Pamiętam, żeby mi to odrzucało jakoś. Szybkość celowania. Ostatni poziom co daje? Szybkostrzelność. Kurde. Magazynku jeszcze nie znalazłem. To tylko jest na pierwszym etapie.
Kartusz. Kartusz jest dobra rzecz. Zmniejsza zużycie kartusza. A ile czego potrzebuję? A, tu jest napisane. Dobra. A, shotguna już mam na maksa? Nie mam. Kochany. Ja tak zwana podstawowa broń i nic z tym nie robię. Czyli tak. No tu na bogato tych materiałów potrzebuję. No ale okej. Miejmy chociaż jedną broń na maksa. Tu już mi brakuje. Niestety. A zwiększa obrażenia, kurde. Trzeba by zobaczyć z czego. Aha. Tego mi brakuje. Czyli takie pospolite. Czarny i biały Adolf. Zaraz ja mogę coś rozebrać? Tak na szybko. Kałach. Nic mi tu nie przybyło. Widocznie wszystko ląduje. A, pociski do grubasa. Właśnie, człowieku. Oddajmy to, żeby zrobić miejsce. Makarowa byśmy zdemontowali. Okej. Oto w tych leczniczych to jest cudo. Dobra, to może zdemontuję. Nie będzie głupiego robota. Tam było chyba 40 coś potrzebne. Tego i tak nie używam. Aha. Kurde, ile tej amunicji do Makarowa. W ogóle tego pistoletu nie używam. A może trzeba by było w końcu? Że to się okaże fajną bronią. Tak jak z kałachem się opierałem, a kałach proszę bardzo. W tym ile? W tym dynamie. Mamy jeszcze te dynamo tutaj. No i fantastycznie. Co jeszcze chciałem? Zapasy. Mam te kartusze jakieś? Co to jest? A, w sumie nie wiem co to jest. Kartusz elektro. Mamy ogień w razie czego. Dobra. Czyli wracamy do wytwarzania. Gdzie ta spluwa? Nie. Ulepszania. Ulepszenie. Lufa miała iść chyba, z tego co pamiętam. No i proszę, teraz mamy to, czego trzeba. Jakąś. Większe wrażenie, obrażenie przeciwko robotom. I też mi się uda. Okay. Magazynek nieznaleziony. Albo może się nie da w ogóle. Jest taka szansa, że tu się nie da po prostu większego magazynu. Nie, no da się. Tylko przepisu nie znalazłem. Aha, w poligonie numer 1. Zobacz na mapie. Poligon. Czy trzeba poligony odwiedzać? Okej. Okay. Czy planował? Chciałem wejść do jakiegoś poligonu, ale nie wiedziałem jak się wchodzi. Zmniejsza zużycie. Dobra. Teraz najchętniej bym zobaczył. Właśnie co bym zobaczył. Miałem wytworzyć te naboje do grubasa, kurde. I oto. I się okaże, że nie mogę, bo zużyłem na ulepszenie. Tak, no, ładunek do grubasa jest fajny. Ale w cholerę drogi, ja pierdziu. Ej, chciałem jeszcze osobę zobaczyć, czy nie mogę siebie ulepszyć, halo. Szok uratował. Mnie. To co tu dają? Dodatkowe cele łańcucha otrzymują pełne obrażenia. A to? Dobra, jak nic innego nie będzie, to biorę tą ostatnią. Serducho. Co daje serducho?
O. I akurat dwa więcej punktów mam, dobra. To tamten elektro musi poczekać. Dobra, mamy więcej zdrówka, jestem szczęśliwy. Zapisywanie danych. Idziemy zatem. Tu na prawo? O, z tym chyba jeszcze nie walczyłem. Fajne, taki przedsmak, co nas czeka. Mam tylko nadzieję, że na każdym takim pomieszczeniu nie czeka na końcu jakiś boss, tak jak było ostatnio w tym... Nie wiem, co to było, bluszcz czy jakiś? Co wyładowałem wszystkie pestki na niego. Z grubasa. Mogliby te zamki zrezygnować z tych zamków. Coś czerwonego, czyli to jest pewnie ta watruszka jakaś. A tu jesteś. Dzień dobry. O, jak się ruszamy, tak? Do widzenia. Mam nadzieję, że nie przyleci nic go naprawić. O, kolejny kolega. No, nie ruszamy się. Dziękuję. Czy to już jest wszystko? Czy to wszystko? Nie ma nic czerwonego? Czyli tutaj jakby do podłogi wchodzi. Stary, którędy mam iść? Pod ziemią czy coś? Co ty koleś z tymi skwarami? Bo ja cię nie ogarniam. Nie możesz jak człowiek przeklinać. Suka, bliać, czy jakoś tak. Tylko na skwary. Może w oryginalnej rosyjskiej wersji jest suka, bliać. Oj, co my tu jeszcze mamy? Skrzyneczka. Walkuferek. Biureczko. Podoba mi się, że w biurkach są naboje. Tak teraz pomyślałem, żeby nie było takiego patentu jak w tym Deep Space, że ten Dead Space, kurde Deep, że tą broń, którą nosimy, to amunicja do niej wypada. Jak się nosiłem w plecaku 6 broni, z których i tak z czterech korzystałem. To mi nadmiarowa ilość pestek wyskakiwała. Do broni, której nie używałem, tylko nosiłem na wszelki wypadek. O, jaka ładna skrzyneczka tu jest. Chciałbym do niej dojść. Dobra, tu nic nie ma. Kurde, jaka krew. Ty, koleś, nie jesteś za duży? Jakoś? Czy mi się wydaje? I teraz ożywa. Nie wiem, no moim zdaniem on... On jest jakiś za duży. Jakieś bydle wielkie. Jakiś trzymetrowiec. Aha. Przeładujmy. Może skorzystajmy. Nie będę korzystał z kartusza. Możesz się złapać jakoś czy coś? Halo. Psia krew. Gdzie mam znaleźć głowę? Musicie wejść do hali Ikar. To na drugim poziomie tego obiektu. A gdzie jest wejście? Niestety nie mam informacji na ten temat. Już. Nakicałeś się, koleś. Co ty nie powiesz? Co mnie atakuje? A w czym to pomoże? Nie wiem. To tylko przebije się. Dobra, nie zaszkodzi spróbować. Nie mamy za dużo opcji do wyboru. O, nie kamera. Gdzie tu jest rozdzielnia? Na samym szczycie! Brawo. Brawo ja. Świetnie, czyli nie mamy prądu. Czemu ten mnie atakuje? Przecież ma... O! Hitler jest. Młody. O, dwóch Hitlerów. Spoko. Możesz się oddalić. Koleś, chyba będzie gleba.
Coś tak czuję, bo się ruszyć nie mogę. Fantastycznie. Mówili, fajnie będzie. Iść pozwiedzaj białugę jakąś. Możesz się oddalić ode mnie. Drogi kolego, dziękuję bardzo, że... Kurde, one wbrew pozorom są mocne. No kiń, frajerze. A ty jak? W sumie może przestanę z kałacha korzystać, tylko już wszystkich wybiłem. Fajnie. Dobra, pozwiedzajmy zatem. Co tam? Do widzenia. To, że w tym pomieszczeniu są kamery, kurde? Nie wiedziałem. Tu mamy jakąś podpowiedź. Znaczy ten. O! Może to jest nasz brakujący ten. Student. Wieczny. Ale najpierw zanim pogadam, pozbieram. Ale tak wygląda, że zamroziłem tego Adolfa, że tak się wyrażę. Nie, tego na H. I ten... I on i tak, jak się odmroził, zginął. Niepotrzebnie jakby pestki na niego zużyłem. Może to jest tak, że... Jak rozbiję go, no to okej, okay, jak nie, to i tak zamrożenia, a no, się rozpadnie. Dobra, idziemy pogadać tam. Czyli wygląda, że to jest pomieszczenie do otwarcia, tam mamy wejść. Jeszcze na górę by się przydało jakoś. Dobra. Hej, student. Gdzie on był? Co ja, ślepy jestem? A, jesteś. Dzień dobry. Wygląda jak student. Chcieliś się czegoś? Byłeś z wycieczką? Byłeś z wycieczką? A czy to ważne? Nie. Może. Tak, zdecydowanie. Ale to już bez znaczenia. Nie podoba mi się ten nieokreślony, galaretowaty stan umysłu i nie chciałbym przedłużać mentalnej agonii czczą gadaniną. Mentalna agonia czczej gadaniny. Charles, skąd ten towarzysz wie, że z tobą rozmawiam? Cóż za błyskotliwy i finezyjny dowcip, towarzyszu majorze. Znajduję się w niekomfortowej sytuacji, przypominającej poniekąd długie oczekiwanie przed rozstaniem lub długą podróżą, której nikt nie chce odbyć, lecz musi. Albo jest zmuszony. To bardzo ponure podejście. Nie mam nic do dodania. Dobra, mam nadzieję, że to był ostatni... Koleś. Szkoda, że to zamknięte, ale tam chyba i za tym nie ma. Tu coś jest, ale widocznie za tymi drzwiami. Tu zaraz wejdę, zobaczę. A, miałem kliknąć. Powiedz mi, mamo. A nie, to nie to? Po tej sali. Co tu się przedstawia? Aha. Czemu ja to włączyłem? Myślałem, że to opowie mi ten... Co tu się dzieje? Do czego ta maszyna służy i takie tam sprawy? To może to? Białuga to najszybszy uniwersalny pojazd zanurzalny świata. Może osiągać prędkość do 78 km na godzinę i wykonywać misje wojskowe lub cywilne na głębokości do 3000 metrów. W ciągu ostatnich kilku lat dowiedzieliśmy się o dnie oceanu więcej niż przez całe poprzednie stulecie. A jeśli o mnie lepiej, dobra. Jeśli o mnie chodzi, lepiej eksplorować głębie oceanów niż przestrzeń kosmiczną. Fascynujące. Dlaczego? Trzeba dobrze znać własne podwórko, zanim się zacznie odwiedzać cudze. No, coś w tym jest.
cholery my na Marsa latamy, jak na Księżycu bazy nie mamy. Przynajmniej oficjalnie. Open the door. Kurde, drugi zamek, się nie pomyliłem. Coraz lepiej. Aha, czyli tędy przeszedłem, dobra. To skorzystam. Zapisywana autoryzacja. Major... Aj, major. Ulepszenie, nie. Znowu Makarow. Chciałem po prostu wziąć... Zasadniczo chciałbym... Może tak, kartusz taki. Niekoniecznie tylko ten nosić. Ogniowy. Może zamienić to na lepsze ten leczonko. Skoro już mam powoli więcej zdrowia. I naboje. To kałacha. Nie ma tekstury lepszej shotguna, a korzystać z kałacha. A tak człowiek podświadomie działa, że kałach jest lepszy niż ten, ta pompka. Gdzie my mamy? W sumie chyba starczy. Trochę bez sensu grubasa nosić, jak nie mam tych pestek, ale... Któż tam ich wie? Nie wiem, jakoś tak nie za dużo tych naboi do tego kałacha. Powiedzmy, że nie czuję się komfortowo z taką ilością, ale git tam. Git. Z tym. Serio? A jak to się otwierało? Muszę przyznać, że dosyć oryginalne otwieranie tego zamka. Takie inne jak w Skyrimie na przykład. Okej. Blisko. Musiałem zajarzyć osobienia. Czas, czyli kiedy Sechenov stworzył nowe interfejsy Gamma, zniszczył stare interfejsy Beta, tak? Oficjalnie tak. Ale zniszczono tylko sprzęt do wytwarzania interfejsów Beta. Dwa eksperymentalne pierścienie zwyczajnie usunięto z rejestrów i wpisano jako zezłomowane. Po co tyle zachodu? Nie chciał niszczyć owoców swojej ciężkiej pracy. Doktor Sechenov zachował je na pamiątkę. To gdzie teraz są? Były gdzieś w ośrodku naukowym Sechenova, tu w zakładzie 3826. Najwyraźniej jednak po awarii w jakiś sposób zniknęły. Najwyraźniej? Widzicie, co tutaj się dzieje, prawda? Teraz nikt nie wie na pewno. Pierścienie mogą leżeć na jakimś blacie, albo mogły je zniszczyć szalejące roboty. W kolektywie nie będą w ogóle potrzebne. Doktor Sechenov i jego naukowcy rozwiążą wszystkie problemy bez nich. Lepiej bym tego nie ujął. Ale ty koleś taki ten... Jesteś pewny siebie. Dostań się na drugi poziom. Serio? A ja myślałem, że już... Że jakieś nogi czy czegoś... Szukamy. Dobra, zobaczmy, co tam komputerek ma ciekawego dla mnie. Adaptatywne pomieszczenia. Trudne słowa. To następny krok w modernizacji sowieckiego budownictwa i przemysłu. Projekty mobilnych budynków zapowiadają się rewelacyjnie i uwzględniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa i użyteczności, takie jak odporność na wiatr, stabilność sejsmiczna czy potrzeby zawodowe i rekreacyjne mieszkańców. Wkrótce odejdą zapomnienie odziedziczone przez Związek Radziecki grzechy carskiej Rosji, takie jak nieustawne mieszkania komunalne, baraki robotnicze czy molochy przypominające ludzkie mrowiska, bagiela przewodników, wycieczek
Obecnie eksponaty są w konserwacji. Zwiedzającym wolno oglądać adaptywne pomieszczenia, ale nie mogą do nich wchodzić. Złamanie tego rozkazu grozi. Zakazu grozi uszczerbkiem na zdrowiu. Czyli co, to są te takie, co się obkręca, te pomieszczenia? Władimir podobno Biełga, która wisi w galerii, ma kompletne wyposażenie, a nawet działający silnik. Wiesz, co by się stało, gdyby ktoś nacisnął nie ten przycisk, co trzeba? W najlepszym wypadku zburzyłaby wszystkie mury, a o najgorszym nawet nie chce myśleć. Aha, czyli taka podpowiedź. Co warto zrobić? Ciekawe, czy ta winda po prostu wjedzie pięterko wyżej. Tak, trudno było schody zrobić, tylko windę. Okej. Okay. Tak myślę, nie? Winda, a pięterko wyżej. Długo chyba jedzie, a te pięterko wyżej. Ej, nie zamykaj się. Zaczynam się zastanawiać, czy my wrócimy jeszcze na dół? To będzie gdzie mi smutno. Jest sam szczyt. Czoła laserowa. Ciekawe, dobra, czyli tutaj potem się dostaniemy na górę zapewne. O kurwa, ten. Ale fajnie, żeś rzucił, koleś. Wyczes. To może czas wziąć prądową zabawkę. Dodaj gniazdo. A, nie mam prądu przecież. Wolałem wziąć lód. Spoko. Aha, ale mnie walno. Że prawie całe zdrowie straciłem. Halo. Już? Ciekawe, co jeszcze tu wyleci. Czyli tak na zdrowy rozum mogę stracić? Nie ma tam jakiejś kamery? Na zewnątrz, a nie, to w kopule chyba będziemy jakieś. Nie chciałbym opuszczać tego kompleksu, bo go nie zwiedziłem całego. I na serio, myślałem, że z tą laską trzeba zagadać. Jeszcze. Ulala. O! Dzień dobry. Skrzyneczko. Czy moja postać się dusi, czy to jest po prostu ten? Ta cała, no... Jak to się nazywa? Te polimery, ale chyba to nie wygląda na polimery. W sumie fajnie się dograło, że widać dno. Dno. Dobra, wyłaź Stefan. Dosyć tego pluskania. Patrzę, czy czegoś tutaj nie ma fajnego. O, tu jest coś. Aha. Rozbite te. Ej, cudaki. Tu mamy jakieś ten. Myślałem, że to jakieś wejście. Tak wygląda, jakby tu jeszcze była jakaś niespodzianka w środku. A ten koleś tutaj jest jakiś aktywny, nieaktywny. Tak sobie tylko... O, nie, myślałem, że coś ma przy sobie. Dobra. To śmigamy zatem. Do tego tutaj czegoś. Batyskafen. Fajne te schody. Takie nowoczesne. Zastanawiam się, czemu się przeszłość nie przypomina, jak ten pływa. O, widzę, że będzie spinaczka. Fajnie. Bardzo lubię.
lecia tam. I teraz gdzie? Tutaj. Jeszcze nie. I na tą kładkę trzeba gdzieś wskoczyć, dobra. Brzmi jak muzyka z cyrku. Kurde, myślałem, że to okno w ścianie, to kawałek tej. O nie. Te Adolfy znowu. Co tam? Już idzie się do mnie? Towarzyszu? I co, przeskoczysz? Dobre. A zabił się chociaż? Czy nie bardzo? No może tego zabiję. Chodź, koleś. Tylko co mi to dało? Ta. Ciekawe, czy mogłem spać do tej wody i nic mi się nie zrobi. Stanie w sensie. Ale wesoła muzyka normalnie. Oto koledzy będą wylatywać. To weźmy sobie siekierkę. No wyłaź. Halo. Halo. Jakie łajże. Jest ich 4. Czyli widocznie... O, to co robi? Jakąś kładkę odpala? Może? Idziemy pobuszować. Jakie fajne komputery mają. Okej, to mamy. Możemy pobuszować. Moją siekierą w ręku. Ta. Ciekawe, czy demonetyzację znowu dostanę. Ufa. Siema, koleś. Może tradycyjnie się zateguje. Jaki mocny ty jesteś. Szaleńcze ty. Pamiętam, jak się bałem tych Adolfów. Na początku. Kolejny? O ten, kolega z pałką. Oj, przez ścianę atakuje. Jesteś fajny taki. Możesz się oddalić mi z tą tarczą. Co? Koleś. Już tak nie bardzo. No zgin. No ile można? Chciałem powiedzieć człowieku. Twardzi są. Ale cóż. Widocznie szedłem po tą skrzyneczkę. Moduł energii. Pamiętam, że do czegoś był przydatny. Ej, dobra. Czyli wracamy do... Nie to chciałem. Kurde. Ciągle się leczę bez sensu. Czemu ja nie używam broni... tej darmowej, tak zwanej na prądowej. Czemu ja tu idę? Idę uruchomić sieć neuronową, no tak. A, tylko taki problem jest, że ja tu nie przeskoczę. Jakaś taka muzyka. Dziwna. Dobra, czyli jak nic tutaj. Tak rozmaicają te etapy. Trochę strzelania, trochę spinaczki. Normalnie jak w Uncharted. Tu rozumiem, jesteśmy pod kopułą, więc... Czy jakoś tak nie wyjdziemy poza teren? Co bym się nie poczuł zapewnie. Ciekawe, czy tam coś jest.
Tak wygląda, że moglibyśmy tam zaskoczyć. Przejdę się najpierw. O, może jeszcze. Co tam, chłopaki? Możecie mi skoczyć. Aha. Brawo. To może ja stąd spindalam jednak. Tu chciałem zejść, gdyż ponieważ pomyślałem, że może będzie coś fajnego do znalezienia, ale... Ale to jest tylko powrót. Czy mi się myli? Tak. Ale lipa. O. Po raz kolejny to samo. Brawo ja. Pewnie poszedłem już drogą powrotną. Tylko, że jeszcze tego nie uruchomiłem. Ale cóż. Niech i tak będzie. To stąd idzie prąd. Jesteście pewni? Absolutnie. Jak tam? Bo jest tu moja ulubiona rzecz na całym świecie. Przekaźnik. Naprawdę? A myślałem, że szklane płyny. Przestań. Wiecie, co jest najgorsze? Czy tu są drzwi na zewnątrz? I przyciągnę te roboty. O, to jest fajny patent. Te beczki postawili, jakby ktoś niechcący przeszedł. Dobra, uruchommy tą zagadkę jakąś, albo no, może najpierw pogadajmy z kolegą. Jestem głupi, bezdennie głupi i przez swoją głupotę zginąłem. Jeśli ktoś mnie pochowa, niech wyryje to na moim nagrobku. Co się stało? Co się stało? Próbowałem uciekać, ale nie wiedziałem, jak obracać te dęksy na podłodze. No i mnie dopadły. Mogłem otworzyć przejście do przekaźnik bezpieczeństwa. Wygląda dość prosto, ale spanikowałem i zrobiłem coś głupiego. A potem bum, krew wszędzie, ból i to by było na tyle. No, trzeba je dopasować kolorami. Cóż, bywa. To nie twoja wina. Powiem przewodniczce, że jesteś tutaj. Wciąż. To student ostatni. Fajnie. Jak to się robi? Kurde, się bałem, że to jakoś będzie bardziej skomplikowane. Muszą być wszystkie niebieskie, tak? To rozszczepia sygnał. Okej. I to też. Co, mogę wrócić już? Mogę też otworzyć sobie na przyszłość widocznie. Mamy wyraźnie napisane wychody, czyli wyjście. Pytanie, czy warto tu iść? Może to jest teren zamknięty i... I da radę coś tutaj zawalczyć. Zobaczymy, jak będzie. Nie, to jest wyjście w ogóle. Dobra, do widzenia. Może tu kiedyś wrócę, ale nie teraz. Serio? Ten tu jest? Kupany. Dobra, chłopaki, bawcie się bez... ze mnie. Kurde, myślałem, że zginąłem. Ale nie, prawdziwy rosyjski twardziel ze mnie. Wal ruski. Radować mi windę, bo muszę stąd spindalać. Się robi nieciekawie. No i git. Ale przynajmniej przejście sobie otworzyłem. Jak będę pragnął kiedyś tu wrócić, to... To będzie... Ej, czemu oni się teraz pokazali, jak ich nie było? Serio?
się ma. Pocałujcie mnie. Dobra, może kolegę zamrożę troszeczkę, tak? Kurde, jak chcę zamrażać, to odpalam. O, amunicji już nie mam. Fajnie. Co tam, kolego? Pojesz? Pozbędźmy się chociaż kolegi może. Kto tu rządzi? Nie wiem, kto tu rządzi, ale koleś w ciry dostajesz. Jak się z tymi walczy? Możesz zginąć, kolego. Uwaga! Na co? Aj, trzeba sobie do kałacha naboje zrobić. Bo taka lipka. Lipka cholipka. Pytanie tylko, skąd się ten wziął. Ja chyba wszystkie nienaprawiacze rozwaliłem. Żeby tego nie uruchamiać, bo przebije ścianę, ale... On tu się uruchomił, ale nic nie przebił. Halo. Gdzie to się włączało? Tutaj. Zobaczmy, czy to pomoże. O fuck! Co to było? No ba! I co my tak de facto zrobiliśmy teraz? Serio? Nie myślałem, że już stąd wracamy. Teraz to jest to. Co my tu mamy? Tu mamy to wyjście, to są naboje, moje kochane. Sejwik. Autoryzacja. Major Nieczajek. Dajesz, kobieto, amunicjones. Potrzebuję mojego kałaszka. Dużo potrzebuję. Potem będę płakał, że nie mam surowców do czegoś. Okej. Co zatem wybieracie, major? Wybieram te, no, zapasy, kochana, zapasy. Znowu wpadły ten elektro, coś tu było, co mi się nie przydaje. Nie wiem, czy właśnie nie to. Te leczące muszę porozwalać i sobie tylko te lepsze zostawić. Mogę jeszcze jakieś naboje? A w sensie sobie przypomniałem, czemu nie wziąłem tych elektrycznych, nie wiem jak tam się nazywa, tych podczepianych tych, bo przecież mam broń na prąd. Ale nie. Demontaż. Boję do szczerby może wezmę. A nie zmieszczą się. Okej. Okay. Trzydzieści sześć. Dobra, naboi starczy. Ej, okej. Okay. Dobra, patrzę, że ponad godzina lekcyjna, czyli 49 minuta, więc myślę, że warto się pożegnać w tym momencie. No i cóż, dzięki za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne za tam bodajże dwa dni. Odcisnę z tą serią, w tym tygodniu przynajmniej. W każdym razie zapraszam. Hej.